my god. 对，ale niedawno, ale niedawno graliśmy w Evil Moon. Niedawno graliśmy w Evil Moon i była bardzo podobna muzyczka, ale teraz, moi drodzy, się z wami przywitam. No, siemanku, szymanko, z tej strony do mnie, and welcome back to Siema Sunsia! Panie, moi drodzy, powrócimy sobie dzisiaj po raz kolejny do Hello Neighbor 2. To już nie jest demo... Czekajcie, włączmy tę muzyczkę, żeby wam nie przeszkadzało. To już nie jest demo, to już nie jest pre-alpha, to nie jest pre-beta, to nie jest beta. To jest prawdziwe Hello Neighbor 2. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Hello Neighbor 2, zostawcie koniecznie 3 łapki w górę i widzimy się w następnym... Zrotowałem. Kaj samo... Tu są. I z ławeczki? Lecimy sobie! Juniorski, czemu cię tak słychać, jakbyś w kibelku siedział, lol? Hello Copter? Late fees? What? Co to jest, ty? Ja nie mam żadnego pojęcia, co to jest, ale moi drodzy, za chwileczkę sobie zobaczymy i miejmy nadzieję, że gierka będzie mega. Przestraszyłem się tego ptakola. Dobra, jedziemy. Przyjechał Quentin Tarantino, czy jak on się nazywał? Quentin Questin? Quentin chyba. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Trochę lagi są, trochę ścinę, ale to nieważne. bo zaś ostry się będzie cieszył z tego powodu. Dobra, mamy tak, mamy kafi. I co teraz, moi drodzy? Co tam się w tych krzakolach dzieje? Kot! Coś tam się dzieje w tych krzakolach, to był kot. Kot od sąsiada, oj! Jak się wyżywa na nim, ej! Ej, czemu on się wyżywa na swoim dziecku? I ktoś mu zdjęcia robił. Czyli on go naprawdę zamknął w piwnicy. Tylko dlaczego? No, my w sumie wiemy, dlaczego on go schował w piwnicy. O, idzie, patrzcie teraz to. Idzie do nas! Pa, co robi? Pa, jak uciekł. Oh my god, on idzie do nas z łopatą! Tuś mi szybę rozwalił, ty, co za typ? Widzieliście go? Kruk? I takim sposobem znaleźliśmy się teraz w tej shopie, w której już graliśmy podczas demo. Okidoki. Dobra, wszystko fajnie, pięknie. Tutaj potrzebujemy oczywiście te. Ale tu już to graliśmy. To cyk, proszę bardzo. Zbieramy pierwszy ten segment, bo to jest tak jakby tutaj tutorial, widzicie? I dajemy go tutaj. Okej, spoko. Jest wszystko fajnie, bardzo mi się podoba. Ciśniemy, bo to jest przecież demo, to już było takie demo. Identycznie wszystko to samo było. Co my tu mamy? Hop. Tutaj mamy kolejny. Ten. I tutaj mamy to, dokładnie, dobra. I już straciłem łom? Nie, już go zużyłem. Nie potrzebuję już tego łomu. Okej. No ale jak zdobyć ten? Aha! No przecież, dobra. Cyk, proszę bardzo. Raz się naciska E, raz się naciska lewy przycisk myszki, raz się naciska F. O, jesteśmy. Pomiń przewód, przerywnik, to jest w ogóle po polsku też, ty. Sąś! Dostałem w łeb od sąsiada. Nie, no nie, ja nie wytrzymam. Patrz! A, bo on ode mnie chciał tą kamerę. Okej. No, to jest właśnie sąsiad. Ale ta gra jest tak mega, tu jest taka grafika, że jakby Hello Neighbor od początku tak wyglądało, to by nie musieli tworzyć dwójkę, bo by stworzyli dwójkę i by robili coś nowego. A tak naprawdę oni teraz w Hello Neighbor 2 pokazują, jak Hello Neighbor 1 powinno wyglądać. Dlaczego tak to jest i w ogóle takie jakieś straty pierdaty. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy teraz? Zaś ten kruk. Okej, policja. Co ja tu mogę zrobić? Co ja teraz wziąłem? Jakąś kamerę? A, bo to jest to latające cosix! Okej, spoko. To też możemy wziąć, bo może będziemy mogli tutaj śpiegować. Widzimy, tu jest w ogóle cutscenka na tym, wy w ogóle widzicie? A nie, to jest nagrane! Ja myślałem, że to jest cutscenka, ale no dobra, mamy, że policja właśnie wchodzi do tego sąsiada. I my też musimy tam przejść, sprawdzić, o co w ogóle chodzi. Ja już widzę, że my już jesteśmy w innym miejscu, niż powinniśmy być. Ponieważ jest to nowe pomieszczenie, całkowicie chyba nowe, tak mi się wydaje. Widzicie? Gdzie jest sąsiad?
Sąsiad jest tam? Widzicie, bo tam stoi policja, nie? Więc my musimy iść do sąsiada. Stop, 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 stop. Już w ogóle widzę te znaki, które nas informują o tym, że pewnie nie będziemy się mogli gliczować na koszach. Dobra, co my tutaj mamy? Missing, oczywiście, Maja jest poszukiwana. Ten player z Hello Neighbor też jest poszukiwany. No dobra, niech będzie. 30842 5. A na co mam tutaj czekać? Tutaj nie mamy żadnego postępu misji. Tu też jest missing. Widzicie, że oni się przebierali na Halloween. Wyjdźmy może. Jestem w ogóle ciekawy, czy jeszcze tutaj będziemy mieli grób od żony od sąsiada. Bardzo ciekawie to wygląda. Bardzo fajna gierka. Ja idę sprawdzić, co jest u góry, bo wcześniej u góry znaleźliśmy jakiś tam przedmiot podczas demo, ale teraz tutaj. Tu jest w ogóle. Co są kamery? Przecież tu są wszędzie kamery! No tak jakby nikt nie wiedział, że my ich tutaj obserwujemy. No nieważne. Dobra, ja schodzę na dół. Idziemy od razu do sąsiada. Ponieważ wydaje mi się, że to od razu będzie trzeba iść do sąsiada, tak? Prosto z miejsca. Ja to zostawię. Nie wiem, czy potrzebuję tą kamerę. Na razie to tutaj zostawimy. Nie, to sobie tutaj lata. Dobra, i my, moi drodzy. Zobaczcie w ogóle, że nie da się wyjść z miasta. Więc ja sobie podejdę od razu tu. Tutaj w ogóle. To jest wszystko nowe znowu, nie? Dlaczego, to ja nie wiem. Ale mamy. Stop, stop, stop. Nie wchodzić. Zakaz wejścia. Ale ta grafika jest mega, nie? Przepiękne. No i tu jest policjant, któremu ukradliśmy wcześniej klucze. Ale że co? On do mnie podejdzie? A on tylko się sprawdza, dobra. Tu w ogóle Maja i Aaron się bawili. Tutaj też. Tu mam jakieś też zabawki, jak sami widzicie. No i tu jest niby dom naszego gracza. Czy my mieliśmy taki domek na drzewie? Patrzcie, możemy sobie tutaj wejść. Okej. I co dalej? Tu w ogóle też coś porysowane. Tutaj możemy sobie pewnie wskoczyć na to. Okej. Jesteśmy. Musimy się dostać jakoś do tego domku. Ale sprawdźmy, co to tu jest. Kolejka! Kolejka tu jest z Hello Neighbor. Okej, co my tutaj mamy ciekawego? O, mamy już! Nie możemy na to nastąpić. Mamy tutaj kolejkę, która sobie jeździ. Już tam tutaj, my tutaj musimy patrzeć, o co w tym chodzi. Tutaj będziemy coś potrzebowali, widzicie? Bo my tak jakby tą kolejkę będziemy musieli najprawdopodobniej zaparkować tu. Ale po co? To jeszcze nie wiem, bo ona spadnie i my ją sobie wtedy weźmiemy. Mogę wejść na górę jeszcze? Nie. A, bo mogę to spuścić na dół. Okej. Mamy tutaj tego chłopka, jak sami widzicie. I on potrzebuje tarczę. Musimy zrobić tak jak... Co to oznacza to w prawym dolnym rogu? Czy to oznacza, że to jest safe? Wydaje mi się, że tak. A my musimy to zrobić w taki sposób i potrzebujemy jeszcze miecz, widzicie? No to już znamy też z demo. Okej, wydaje mi się, że nic tutaj już więcej nie będziemy potrzebowali. Więc ja sobie po prostu zejdę na dół. Ja bym bardzo chciał tam przejść, więc... Co to jest? Coś się tutaj świeciło chyba przed chwileczką, tu nie. O, tutaj! Możemy wejść do tego domku? Nie, do tego domku wejść nie możemy. Jaka tu jest w ogóle muzyka, to jak w Simsach. Mogę przejść sobie? Mogę sobie po prostu przejść, dobra. On nie wie chyba, o co chodzi. Ale wcześniej mogliśmy tutaj syreny załączyć. On w ogóle nie jest zainteresowany tym, że my tutaj patrzymy. O, tu mamy jakąś Ale czy... Aha, bo myśmy tu już byli! Widzicie? Tu było to wejście. Okej. Okay. Nie ma tu nic więcej, prawda? Nie. To jest tak jakby jego stodoła od sąsiada. Co tu jest? Ja sorry, że ja nie idę do jego domku, ale ja po prostu sprawdzam od razu. Co my tu ciekawego mamy? A, i tutaj będzie ten chyba typ strzelał. My później będziemy mogli od niego wziąć tą broń. No dobra, no to wejdźmy może sobie do domku, ale od tej strony. Czy tu coś jest? Tu można wejść? Nie, tu jest zamknięte. Czy tutaj coś będzie? Tam jest figurka, już widziałem figurkę. Tu niczego nie ma. I tu na bank też będzie zamknięte od tej strony, patrz. Otwarte. O, widzicie, tutaj mamy to. Ktoś tu chyba jest. Crime scene. A nie, bo to ten typek na zewnątrz chodzi. On takie odgłosy oddaje. Od tutaj potrzebujemy łom. Po coś. Tu? Tu niczego nie ma.
Ja muszę wszędzie zaglądać, wszędzie patrzeć. Tam najprawdopodobniej będzie... Widzicie, tu jest sąsiad, więc musimy się tam jakoś dostać. Dobrze, że tutaj nikogo nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj były wcześniej te kury. Co to jest? Kostka. Wydaje mi się, że w prawym dolnym rogu, jak tam coś wyskakuje, to oznacza, że ten przedmiot będziemy potrzebowali. I tu u góry wcześniej były też obrazy. To już też zniknęło. Więc mamy całkiem coś nowego. Okej. O, jest. RTM? No a tu? Tu sobie wejdźmy. Okej, nie potrzebujemy tego klucza tam. Tu w ogóle też jest jakaś mapa. Aha, że tutaj mamy ten X, widzicie? I tam to chyba właśnie chodzi o ten... o tą figurkę. Okej, no dobra, no to wiemy. Odstawimy Neighbora. Żebyśmy już go nie... Ja bym chciał taką... Ja w ogóle mam gdzieś taką maskotkę Neighbora, tu jest. Jest tam! Mam maskotkę Neighbora. Okej, dobra, patrzcie. Musimy odstawić Neighbora tu. Cyk. Na razie tutaj nie chcę wchodzić, żeby nie było sceny. Bo tu na bank ktoś gdzieś będzie, ja nie wierzę, że nie. Patrzcie, do góry wejść nie możemy, bo tam jest ten... Aha, tam będzie ten policjant i potrzebujemy tutaj nożyczki, żeby się dostać na górę. Okej, a tutaj? Tutaj... A, bo tu jest ten kod! Wcześniej ten kod był tu u góry. Oh my god, mamy 8. Zielone 8. Tu jest budzik, nie chcę go załączyć, żeby ten policjant tutaj nie przyszedł. Co tu mamy? Ja nie wiem w ogóle, co to jest za czasomierz! O co w tym chodzi w tym czasomierzu? Czy my mamy 3 dni na to, żeby załatwić tą sprawę, czy co? Tutaj poduszki też nie ma. Oni to poprzestawiali wszystko teraz, nie? Illuminati. Tu nic nie ma. Tu jest kolejna kostka. 1. A... Okej, ja chyba sprawdzę tam, jeszcze na zewnątrz. Bo możliwe, że tam będziemy mieli ten kod. Ja się rozglądam wszędzie i patrzę. Tu mamy donacika. Czy on wie, że ja tu jestem? Bo mnie chyba przez okno zauważył. Nie wiem, gdzie on jest. No nie, on teraz tutaj będzie chodzić. Jakoś się tutaj musimy dostać. I tutaj też, patrzcie, widzicie? Dwa. Rękawiczki. O, tu jest! Dobra, mamy 4. Ja chyba teraz... Wydaje mi się, że my musimy sprawdzić ten kod tutaj. Patrzcie, ja sobie tutaj podejdę. Dajcie sobie spokój. Tutaj był wcześniej ten kod. Ale teraz go nie ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A tu, czy jest ten kod? Też go nie ma. A tu... Oh my god! Znalazłem! O, ja nie wytrzymam. Dobra, no i co teraz? On musi być w takiej postaci. On musi mieć teraz to jeszcze u góry. Cyk, cyk. I cyk. Dobra, i on mi teraz pewnie... ale... A po co? Po co? Ja myślałem, że dostanę kluczyk! Okej. I co teraz się... Aha, i on teraz tu wjedzie i dostaniemy tą kolejkę. Może tutaj będzie ten kod. Nożyczki! Tak? To są nożyczki, to są nożyczki. Ja teraz, czekajcie, bo my mamy... bo mamy też kolorowe różne. 418... Może to będzie 4189? A co to tutaj teraz w ogóle jest? Okej. Jeju! Co te maskotki, które mam? Jakby mój pies to usłyszał, to by przecież zwariował teraz. Dobra, czekajcie, bo ja mam... O nie, no idzie tutaj. Bo ja mam też te nożyczki. Ja bym chciał zobaczyć też ten kod. Coś tam sprawdza. Patrzy się na jakąś... On się tam patrzy na jakąś świeczkę. Ja muszę sprawdzić ten kod. Czy my będziemy go znali? Nie znamy go. Ale ja spróbuję wpisać 4189. 4189. Nie. To nie zadziałało. No nie! Dobra, idziemy. Patrzcie teraz to. Cyk, dobra. I wchodzimy na górę. O. Ja się trochę boję. Ja się trochę tak mega boję. On tutaj może przyjść. Co to jest? Po co mi jest to potrzebne?
Nie ma kamery. Musimy zdjęcie zrobić na maksa? Oh my god. Przecież ten policjant tu zaraz przyjdzie, no. Patrz! O nie, no. I złapał mnie, no. I nie mam wszystkich przedmiotów! Nie gadaj. On mi wszystkie przedmioty zabrał? No nie! Dobra, jesteśmy teraz w sypialni Arona i Mai. Oeż. On tu zaraz przyjdzie. Tu jest jakaś bateria potrzebna. To co tutaj jest? Co się stało? Dobra, coś się... Jak ja tutaj coś... Ten, to to się otwiera. O, łom znalazł! Ja go tutaj wcześniej zostawiłem. Mamy łom. Więc będziemy mogli wyciągnąć Maję. Tylko muszę uważać, ponieważ ten policjant się tutaj znajduje. Czekajcie, bo on gdzieś tutaj będzie. Tutaj potrzebny jest łom, prawda? Patrz. Cyk. Mamy Maję, dobra. Gdzie musi Maja stać? Maja musi tutaj stać. Proszę bardzo. Idziemy może teraz, wiecie, idziemy sobie teraz, pójdziemy. Pójdziemy otworzyć ten safe. Najgorsze jest to, że policjant się tutaj zbukował. On cały czas tutaj stał. On cały czas tutaj stał. Weźmy mu łom i otworzymy to jeszcze. Co to jest? Obraz od sąsiada. To gdzieś było tutaj, prawda? Tu. Cyk, proszę bardzo. Ja muszę zejść jeszcze na dół. O! Przełącznik. Czy ten przełącznik jest potrzebny? Nożyczki. Mam nożyczki jeszcze? Mam. Okej. Mamy baterię. Jeszcze raz łom potrzebujemy. To niech on tutaj nie przyjdzie. Kamera? Wydaje mi się, że tej kamery nie potrzebujemy. Ale jakby co, to gdzieś ją później możemy zamontować, ponieważ najprawdopodobniej będę kod potrzebował. On gdzieś tutaj jest. On gdzieś tu jest i gdzieś tutaj chodzi. Tu mamy jakieś plany. A, bo tu jest ta kolejka, widzicie? On tutaj te, tak jakby te kolejki budował. Oh my god! Nie no, nie ma to jak być... Nie ma to jak być policjantem i... On zniknął, on po prostu zniknął. Ja nie wiem w ogóle, gdzie on teraz jest. Dobra, poszedł sobie. Chyba. Ja muszę zejść jeszcze na dół, ponieważ ja wiem, gdzie będzie ten... ten kod. O Jezu, no. Obesrołek, no! I zaś wszystko pewnie straciłem. No jakbyś inaczej. Dobra, ja sobie teraz podejdę tutaj, patrzcie. Ten kod jest chyba tu. Mamy tak, raz. 4. Jeden. 1984. 1984. I mamy pierwszy kluczyk. Tylko niech ten policjant tutaj nie przyjdzie. I mnie za chwilę. On tutaj chyba przyjdzie, prawda? Nie. Mamy pierwszy kluczyk. Jest fajnie. Dobra, idziemy na górę, ponieważ ja tam mam tą baterię jeszcze. I tutaj jest bateria, proszę bardzo. Cyk. Okej, on mi coś po nim przywieźć. Co on mi przywiózł? Klucz! Mamy kolejny klucz. O jeż, zaraz. Oh my god! Szybko się ukrywaj! O! On nie wie, że ja tu jestem, ty. On nie wie, że ja tu jestem. Dobra, poszedł. Normalnie sobie poszedł, nie? Gdzie on zniknął? I wiecie, co jeszcze chciałem sprawdzić? Ponieważ tutaj mamy też kod, nie? 3 literki. Wiecie, na co ja wpadłem? Że jak odpalimy tutaj ten telewizor, to mamy NOT. Może to będzie ten kod. Chociaż nie jestem pewien, za chwileczkę sprawdzimy. Dobra, dawaj mi tutaj szybko. NOT. Możliwe, że to będzie NOT, chociaż nie jestem pewien. Szybko, bo idzie! NOT! Okej. O, mamy, siema.
I ułom? No przecież ja już mam, ułom. Idziemy odstawić Arona. Jak go odstawimy, to powinien się otworzyć domek i mieć, powinniśmy mieć kolejny kluczyk. Dokładnie, mamy kolejny kluczyk, cyk, proszę bardzo. I został nam jeszcze tylko i wyłącznie jeden. Gdzie go zdobyć? Nie mam żadnego pojęcia, bo już praktycznie wszędzie tutaj byłem. Ale wydaje mi się, że najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze załatwić sprawę ze zdjęciami. Znaczy z tym zdjęciem, ponieważ jak sami dobrze wiecie, ja zbierałem te zdjęcia. I to nie jest tak jak w Granny, że my dostaniemy dodatkowy dzień. Tylko my tutaj musimy ułożyć też obrazek, więc teraz naszym celem będzie... O, tutaj coś jeszcze jest. Więc naszym celem będzie teraz też szukanie tych wszystkich obrazków. Ile już mam? Dobra, mamy już dwa... O, jeszcze mi dwa zostały. Przecież to będzie mega wszędzie do szukania, bo to może być praktycznie wszędzie. Tutaj też coś musimy jeszcze postawić. O, może tutaj... O, może tutaj jest! Okej, dobra, mamy kolejny obrazek. Ja go idę szybko wstawić, zanim ten policjant tutaj przyjdzie. Dobra, cyk. I jeszcze jedno zostało. O, tu widzę jakieś... Cio, idzie chyba. Tu widzę jakieś pajęczyny. Dobra. Cyk. Bierzemy ten obciążnik. On tu chyba teraz przyjdzie, prawda? Dobra, nie ma go. Dawaj, tu szybko zamknij. Odstaw to tu. Okej, okay, i czy ty... Ojej! Dawaj, szybko biegnij. Zamykaj drzwi za sobą. I co teraz się stanie? Mamy ostatni kluczyk już. On zaś tutaj przyjdzie, prawda? O nie, no zostaw! Nie, nie! No co za typ? I mi pewnie wziął ten... Nie, no mam ten kluczyk. Także jest spoko. Dobra, otwieraj tu. Biegnij. I wchodzimy do piwnicy. Let's go! No i co? No piwnica, no piwnica jak piwnica, no i co z tego? Nic nie ma, tu się mogę ukryć. Co to jest? Museum... Keys stolen. Co? No dobra, no coś mamy. On mu tej dżemy zostawiał i wszystko. Jak można dziecko w piwnicy zamykać? Okej. Okay. Missing. No wiemy, że on jest poszukiwany. Help me! Co? Jak to help me? Gdzie on teraz iść? Tu? W ogóle się pora dnia już zmieniła. Nie, nie mogę, nie mogę przeskoczyć. Help me. Wydaje mi się, że muszę iść teraz tu. Chociaż wiecie co, może idźmy sobie do domku i zobaczymy co w domku mamy zrobić. Bo tam zawsze mi pokazywało kolejne misje. Dobra, jesteśmy w domku i... Tu nic nie działa. Tu powinno chyba coś jeszcze... Nie, nie mamy żadnych misji? No gdzieś muszę iść do muzeum szukać teraz kolejnych kluczy. Dobra moi drodzy, jak zwykle macie tutaj listę wspierających. Dziękuję, jesteście po prostu mega pozdrawiam moi drodzy. Jeżeli chcecie więcej Hello Neighbor 2, zostawcie koniecznie 3 łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć!